W piątek w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku zorganizowano oficjalną część obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej był jak zawsze okazją do wręczenia odznaczeń i nagród dla nauczycieli. Wśród osób składających pedagogom życzenia zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy był prezydent miasta Konrad Kronik. W tym roku uroczystość uświetnili swoją obecnością również przedstawiciele kuratorium, władz wojewódzkich i powiatowych. Do nauczycieli podczas obchodów dni edukacji narodowej w piątek trafiło wiele nagród i wyróżnień. Były to m.in. brązowy krzyż Zasługi, medale za długoletnią służbę, medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, prezydenta miasta i starosty Skarżyskiego. Na obchodach nie mogło zabraknąć przemówień zgromadzonych gości i samorządowców. Generalnie w wystąpieniach towarzyszącym piątkowym obchodom przeważały życzenia kierowane nie tylko do nauczycieli, ale wszystkich pracowników związanych ze światem. Wszystkim życzono, aby ich praca była doceniana, a trud włożony w edukację uczniów oni sami również doceniali. Życzono sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu młodzieży, a także satysfakcji z wykonywanej pracy.